Znajdujemy się przed kopalnią Sośnica Makoszowy. To właśnie tutaj od wczoraj trwa akcja protestacyjna. Górnicy protestują przeciwko likwidacji swojej kopalni. Do ich protestu przyłączają się także pracownicy administracyjni. W tej chwili na obu ruchach będzie około gdzieś 250 i cały czas dochodzą nowe osoby. Także no i na pewno przez weekend te osoby też chyba zostaną. Na specjalnej konferencji prasowej głos w sprawie ewentualnej likwidacji kopalni Sośnica Makoszowy zabrał dziś prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz. I będziemy znowu ofiarami błędów popełnianych w Warszawie, dlatego że trochę tak jak z lekarzami może dojść do skonfliktowania naszego regionu, nie tylko tej branży, ale wszystkich mieszkających tutaj Polaków z resztą kraju i to nam bardzo źle służy. Już się taka dyskusja zaczęła, zupełnie niepotrzebna. To można było zrobić racjonalnie, biorąc choćby przykład z tego, co było robione w rządzie Jerzego Buzka. Zresztą ludzie, którzy wtedy wykonali trudną, ale dobrze wykonali swoją robotę, służyli pomocą obecnej władzy, obecnie rządzącym. No, nie skorzystano z tego w pełni i myślę, że wszyscy poniesiemy z tego powodu jakieś straty. To już nie pierwszy raz, kiedy prezydent Frankiewicz mówi ostre nie dla likwidacji kopalni Sośnica Makoszowy. Do tej pory były spotkania trójstronne ze związkowcami, z posłami. Była też specjalna ekspertyza przygotowana przez naukowców z Politechniki Śląskiej. Jakie są zatem następne kroki prezydenta Frankiewicza? Mnie się w ogóle wydaje, że ten program naprawczy, jak to jest nazwane, został zrobiony wyłącznie na podstawie fotografii aktualnego stanu, czyli bez analizy tego, co było, a szczególnie tego, co może być w przypadku podjęcia innych działań niż tylko likwidacyjnych. To jest dla mnie za mało. Także będę przede wszystkim prosił o pełny tekst programu naprawczego, żeby się było do czego odnieść. Następnie będę go konfrontował z ekspertyzą i wyciągał z tego wnioski. No i na pewno będę wspierał przynajmniej psychicznie górników, bo ich potraktowano niegodziwie. No tak się nie powinno rozmawiać z ludźmi w sprawie ich miejsca pracy, kiedy dowiadują się z internetu, co ich czeka. No nie tak. Górnicy mówią wprost, tym razem naprawdę boimy się o swoje miejsca pracy. My w to nie wierzymy, że część osób przejdzie na inne kopalnie, że będą jakieś tam dodatkowe środki pieniężne. Może tam coś zostanie, tylko że nie jesteśmy przekonani w to, co rząd obiecuje, co pracodawca nam tłumaczy. Nie wierzymy w to, więc dlatego będziemy walczyć do końca. Kiedy rozpoczęły się prace przy modernizacji kaplicy Galego, także my interesowaliśmy się historią tego miejsca. Wiemy, że w 1794 roku doszło tutaj do pierwszego pochówku Bartolomeusa Galli. To była głowa tej rodziny. Kilka lat później na grobie ojca powstała właśnie ta kapliczka z inicjatywy jego syna, który w ten sposób chciał także uczcić swoją zmarłą żonę. W zakresie naszych prac, począwszy od po prostu powiedzmy dołu konstrukcji, było odkopanie ścian fundamentowych, wzmocnienie ścian fundamentowych, wykonanie izolacji, rozebranie większości ścian licowych, wzmocnienie ścian zniszczonych przez korozję biologiczną, głównie przez korzenie. Na dzień dzisiejszy można kaplicę i park zobaczyć przy ulicy Kozielskiej. To jest teren, który kiedyś przed laty był właśnie cmentarzem, stąd też w ogóle tutaj kaplica grobowa. Mieliśmy jeszcze taką bardzo też ciekawe dla nas takie wyzwanie związane z kryptą, która znajduje się pod kaplicą Galego. Przy udziale nadzoru archeologicznego po prostu udało się uporządkować to, co w krypcie zastaliśmy. Został po prostu przeprowadzony taki oficjalny pochówek, po czym krypta została zamknięta.
miastu zależało na tym, żeby odrestaurowana, zmodernizowana kaplica Galego miała także godną oprawę, więc równocześnie razem z modernizacją kaplicy przeprowadzana była modernizacja, odświeżenie parku właśnie przy ulicy Kozielskiej. Zostały wytyczone alejki, jest oświetlenie, jest także przygotowany teren pod przyszłe nasadzenia, więc już teraz zimą Państwa zapraszamy, żeby tutaj przyjść, ale latem na pewno będzie pięknie. Po kilku latach działalności w tej branży zauważyliśmy, że zmieniła się znacznie sytuacja. To znaczy, kiedyś przemysł był głównym trucicielem, generował hałdy odpadów. Teraz te hałdy znikają, natomiast głównym śmieciarzem jesteśmy my, ludność. Spójrzmy na siebie, ile w swoim życiu przerobimy lodówek, pralek, maszyn, drukarek komputerowych, komputerów. Czyli sytuacja się obróciła. To, co stoi na naszym biurku, jest użytecznym, nawet ulubionym naszym urządzeniem, za kilka lat, za kilka miesięcy może stać się odpadem, i to odpadem niebezpiecznym. I co z tym robić? Regulują to przepisy i sposób postępowania, ale najlepiej zwrócić się z tym do młodych, do dzieci. Dzieci to bardzo łatwo chwycą i jeszcze przeniosą do swoich domów, do swoich rodziców i do swoich dziadków. Stąd pomysł na edukację. Zajmuję się generalnie Centrum Edukacji Ekologicznej Łabądź i chciałabym Państwa przeprowadzić dzisiaj przez naszą ścieżkę edukacji ekologicznej plus pokazać samo wnętrze centrum. Że przechodzimy do hali numer 1, gdzie są przyjmowane odpady, które przyjmujemy od użytkowników prywatnych, firm prywatnych, podmiotów i instytucji państwowych, jak i również zwykłych serwisów elektronarzędzi i sprzętu elektronicznego, jak i również od zbierających zużyty sprzęt. Więc wchodzimy teraz generalnie na teren całego zakładu przetwarzania. Zapraszam. Rozpoczyna się pierwsze ważenie odpadu, czyli tutaj są one poddane selekcji i są wrzucane do odpowiednich pojemników, czyli są generalnie sortowane te elektrośmieci. Więc rozdzielamy na frakcje, tak jak wcześniej Pan Prezes wspominał, na tworzywo, szkło, metale żelazne, metale nieżelazne, jak i również elektronikę. Więc zapraszam, można zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje to przetwarzanie, czyli rozdzielanie na frakcje. Generalnie to była ostatnia hala, czyli tak zwana hala frakcji, i przechodzimy teraz z powrotem do Centrum Edukacji, żeby generalnie przeprowadzić warsztaty dla dzieci. Na początku zaczynamy od prelekcji, czyli generalnie od filmu, który nawiązuje do zakładu przetwarzania, do zużytych urządzeń. Natomiast później prowadzimy warsztaty, tak jak już wcześniej wspominałam, jak i również pokazujemy nasze eksponaty złożone z recyklingu. Może to w jakiś sposób pomoże też przybliżyć tą ideę. Więc po lewej stronie mamy pierwszy eksponat, który został zrobiony z telewizora starego. Jest to akwarium dla rybek. U góry na akwarium stoi żarówka, która służy nam jako wazon, jak i również misa na owoce. Poniżej mamy klatkę dla chomika wykonaną z obudowy z monitora. To jest naprawdę ciekawe. Czy ktoś z Was widział kilka ton telewizorów, kilka ton lodówek albo lokówek leżących w pojemnikach, czekających na dalsze przetwarzanie? To jest ciekawe, co się z nimi dzieje, i to jest ciekawe, jakie dostają życie po życiu. Jak z bezwartościowego, niebezpiecznego odpadu powstają rzeczy wartościowe, które potem wracają do naszego życia z powrotem. Gliwicjusze wchodzą już w wiek pełnoletni. Kto był nominowany w tym roku? 25 kandydatów na samym początku, z czego redakcja Nowin Gliwickich wybierała 10 finalistów. Wspaniałą zresztą 10, a z tej 10 nasi czytelnicy musieli się postarać i wybrać w tym roku 4. Świetni, wspaniali ludzie, każdemu z Państwa należałby się w tym roku tytuł Gliwicjusza. Niestety możemy przyznać tylko jeden tytuł, bo mamy jedną statuetkę autorstwa Krzysztofa Nicza. Redakcja Nowin Gliwickich oraz kapituła 18 edycji plebiscytu przyznały tytuł Człowieka Ziemi Gliwickiej 2014 roku panu profesorowi. Tak, jest Mieczysławowi Chorążemu. Mieczysławowi Chorążemu. Zapraszamy. Nie wszyscy mnie tutaj znają, więc powiem, że ja nie jestem rodowitym gliwiczaninem. Ja jestem człowiekiem napływowym z Podlasia.
z rejonu Białej Podlaskiej. To jest moje miasto powiatowe. Jestem synem wsi. No, tak los pokierował, że zdecydowałem się iść na medycynę w swojej młodości, bardzo dramatycznej i tragicznej, bo to były lata tuż przed wojną. Przeszedłem dużo i ciekawych, i dramatycznych, i wzniosłych, i bardzo bolesnych okresów, w okresie wojny, w okresie powojennym. Panie profesorze, gratulujemy. Co ważne, dziękuję. Dostał pan nagrodę, która już jest pełnoletnia. Cieszy się pan z nagrody? Oczywiście, to jest, uważam, że to jest wielki zaszczyt dla mnie. Jakiś trochę element z mojej strony taki zażenowania jest, bo wśród tych Gliwiczan, którzy byli mianowani tutaj, wśród tej dziesiątki, tej 25, naprawdę są ludzie, którzy chyba znacznie więcej wnieśli dla miasta niż ja. Pani Agnieszko, nie ma głównej nagrody, ale jest wyróżnienie. Jak się pani z tym czuje? Wie pani co, dla mnie wyróżnienie to była główna nagroda. Bo nie spodziewałam się w ogóle nominacji do tej do dziesiątki półfinalistów, a gdy zobaczyłam swoje zdjęcie wśród czterech laureatów, to na pewno byłam zaskoczona tym ziemsko. Szczególnie, że nie spodziewałam się z racji tego, że w sumie aż nic takiego nie robię, tak? Prócz jakby działań na rzecz dzieciaków, na rzecz osób niepełnosprawnych. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Czego panu życzyć w tak wyjątkowym dniu? Ja myślę, że zdrowie nam jest wszystkim potrzebne i to jest taka wartość chyba dosyć uniwersalna. Wszystkiego najlepszego. W prezydenckim projekcie uchwały chodzi o wniesienie budowanej hali do kapitału zakładowego Gliwickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, które od 2013 roku, czyli od daty rozpoczęcia inwestycji, pełni rolę menadżera projektu. To także szansa na odzyskanie około 60 milionów złotych przy rozliczaniu podatku VAT, co oznacza zmniejszenie wydatków na całą inwestycję i oddala od prezydenta Frankiewicza ewentualne zarzuty o niegospodarność. Zamiast powoływać teraz nową spółkę, przekazujemy halę, zamierzamy przekazać, do istniejącej spółki. No, korzyści są dość oczywiste. To jest kwestia powoływania zarządu czy rady nadzorczej. Docelowo na pewno zostanie rozważone i zapewne tak się skończy, że ta spółka powoła spółkę córkę, która będzie prowadziła wydzieloną działalność, czyli będzie odpowiedzialna za zarządzanie halą. Projekt zakłada także podwyższenie kapitału spółki PEWiG o środki przeznaczone na wyposażenie obiektu. Chodzi tu o nawet 40 milionów złotych. Decyzja o tym, aby wyłączyć zakup wyposażenia hali z pierwszego postępowania przetargowego, była podjęta nieprzypadkowo. 321 milionów złotych w kontrakcie na budowę hali nie obejmowało wyposażenia hali. To było zrobione celowo dość dawno temu, po to, aby decyzję na temat wyposażenia hali podjąć w ostatnim możliwym momencie, wtedy, kiedy będą znane aktualne wymagania, aktualny sprzęt, aktualne ceny. Więc teraz jest czas na kontraktowanie wyposażenia hali. Jak podkreślają i uspokajają urzędnicy, spółka PEWiG nie będzie mogła dotować hali z dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży wody. Otwartym tematem pozostaje jeszcze wybór operatora obiektu, którego nie udało się jeszcze wyłonić. I chcę powiedzieć, że mamy cały czas potwierdzenia i zainteresowanie różnych operatorów dotyczących uczestnictwa w ewentualnym postępowaniu dotyczącym wyłonienia takiego operatora. Co w wypadku, jeżeli nie znajdzie się operator? Nie ma problemu. Poradzimy sobie z tym problemem, tak jak z wieloma innymi. Potencjalnych operatorów do nas zgłasza się dużo. Na pewno któryś z nich albo będzie tym operatorem, albo przynajmniej będzie nam doradzał.
a sądzę, że w najgorszym wypadku możemy postąpić tak, jak w praktycznie wszystkich miastach, gdzie hale zostały wybudowane, czyli miasto powołuje swoją firmę, która zarządza halą. Dla nas to jest ostateczność, ale bierzemy to też pod uwagę. Dużo się mówi dzisiaj o młodzieży, dużo negatywnych rzeczy. Natomiast to, co można zaobserwować tutaj dookoła, to, co się dzieje, to tak naprawdę w dużej mierze jest ich dzieło. Dwa konkursy, które się dzisiaj odbywają, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz młodzieżowego turnieju motoryzacyjnego, no sama nazwa wskazuje, że jest skierowany do młodych ludzi. Krzewimy po prostu ideę bezpieczeństwa na drodze. Chcemy, żeby to pokolenie, które wchodzi, że tak powiem, na polskie drogi, miało już taki bagaż doświadczeń i ewentualnie możliwość wykreowania jakichś nowych swoich umiejętności w jeździe, w zachowaniu się na drodze, prawidłowym zachowaniu się na drodze, a potem przenieść to już na kolejne pokolenia. W szkole podstawowej, w gimnazjum należy przygotować młodych ludzi do życia w grupie, w społeczeństwie. Jeżeli oni nie będą przygotowani, to w tym momencie, gdy dostaną pojazd, po prostu czasami brawura góruje nad możliwościami. Ja bym przygotowywał do życia w grupie, w społeczeństwie już w szkole podstawowej, w gimnazjum. I to mi się wydaje byłoby słuszne, bo ten człowiek, dostając samochód czy motor, wie, ile to waży, że prawa fizyki działają i możliwe, że w tym momencie troszeczkę by jeździł spokojnie. Jakie są wasze wrażenia odnośnie dzisiejszego turnieju? Znaczy się wrażenia jak wrażenia, no czyli jesteśmy bardzo zadowoleni, że to w naszej szkole i mamy z tego frajdy, że możemy w tym uczestniczyć. Super zabawa i jest ta rywalizacja, bo jednak jeździmy na czas, więc jest namiastka adrenaliny w tym sporcie. Nie chcę umniejszać innym, natomiast u nas kładziemy duży nacisk na to, żeby chłopcy i dziewczęta, bo również takie są u nas w szkole, nie przynieśli nam wstydu, również na drodze. Skąd się wzięło w ogóle wasze zainteresowanie motoryzacją? Ja jeżdżę akurat od dziecka i no można powiedzieć, że to już od samego urodzenia, że mam benzynę we krwi. U mnie jest całkiem podobnie. Jeszcze w dodatku dodam, że tu chodzi mój ojciec i mój brat, także jest mały sentyment co do tej szkoły. I wszyscy jeżdżą na motocyklach, wszyscy jeżdżą samochodami, ciężarówkami. Także to dosłownie benzyna we krwi, czasami olej w głowie. Trójwymiarowe struktury, różne, tarczyca, tchawica, gardło, przełyk, kość gnykowa, odpowiednie długości i ułożenie naczyń nerwów wymuszały na nas bardzo precyzyjne, przede wszystkim planowanie, a następnie wykonanie kolejnych etapów, gdzie każdy poprzedni wpływał na następny. I jedynie ta precyzja i rzeczywiście dobre zaplanowanie pozwoliła na przeprowadzenie każdego z tych etapów tak, jak żeśmy planowali. Jak się czuje pana syn? Mój syn się czuje wyśmienicie, jest zadowolony, jest uśmiechnięty, więc no tu żadnych takich dolegliwości nie odczuwa, wręcz przeciwnie, ja jestem, nie jest to mój organizm, ale go pytam, no więc, że to tak spokojnie wszystko się dzieje. Nie sądziłem, że po okresie 3 tygodni będzie w stanie wydobywać sobie głos. Nie sądziliśmy, że będzie w stanie normalnie przełykać. Ta poprawa funkcji życiowych następuje bardzo szybko. Czy nastawienie psychiczne pacjenta w takich sytuacjach ma duże znaczenie także? Oczywiście, że tak. Pan Michał jest osobą bardzo silną, pozytywnie nastawioną do wszystkiego i od samego początku nie miał żadnych wątpliwości, że chce, żeby ten zabieg został przeprowadzony. Również teraz w tym okresie pooperacyjnym bardzo dużo pozytywnej energii i takiej siły wewnętrznej, która pozwala mu przejść przez ten pierwszy okres pooperacyjny, a teraz poprawiać swoją jakość życia. Można powiedzieć, że w związku z licznymi chorobami syna państwa życie nie jest usłane różami. Skąd państwo bierzecie siłę? No Boże, samo to wchodzi, nie wiem, nie wiem, no wstaję, jem, idę do pracy, przychodzę, no ta siła sama wchodzi w nas, no może to ta chęć pomocy, no to jest, mówię jako rodzic,
chyba to każdy z rodziców w ten sposób by postępował, chce jak najwięcej z siebie dać, pomóc. No przecież on jeszcze jest człowiekiem, który no, przed nim jest życie, który coś tam będzie jeszcze robił, żył, korzystał z życia. No i teraz musi to wykorzystać w pełni. Przepraszam bardzo, jeszcze chciałem również w swoim imieniu jako ojciec Michała podziękować no, rodzinie dawcy za to, że pozwoliła, że oddała te organy. Dziękuję serdecznie. Skąd pomysł na zaproszenie profesora Zimbardo do Filomaty? To jest pomysł spełnionego marzenia. Kiedy rok temu mniej więcej, no prawie niecały rok temu, podjęliśmy pracę z projektem bohaterskiej wyobraźni, przyszedł nam do głowy taki pomysł. Byłoby cudownie, gdyby pan profesor przyjechał tutaj, odwiedził Filomatę. Wszyscy popatrzyli i powiedzieli, ha, chyba nie jest możliwe, żeby profesor Zimbardo odwiedził taką niedużą szkołę. No i tak się zaczęło. My wierzymy, że marzenia się nie spełniają, tylko marzenia się spełnia. Bardzo intensywnie pracowaliśmy. Pan profesor się zgodził odwiedzić Filomatę. Your new venture, Heroic Imagination Project. Pana nowe przedsięwzięcie, projekt bohaterskiej wyobraźni, promuje odwagę moralną wśród młodych ludzi. Czy młodzież, tak pragnąca dziś świętego spokoju i stabilizacji, cały czas ma potrzeby pomagania i ratowania innych? Oh yes. Tak, nasz program jest obecnie w wielu szkołach w Polsce, a w Gliwickim Filomacie pracują na nim nawet młodsze dzieci. Mamy nadzieję, że będzie to model nauczania, który wejdzie do wszystkich szkół w waszym kraju, a nawet na świecie. Dzieci chcą czynić dobro, ale po drodze napotykają różne przeszkody. Otacza je zło, korupcja, mają do czynienia z ludźmi, którzy nie dotrzymują obietnic. W projekcie bohaterskiej wyobraźni uczymy, jak stawić temu czoło, jak mówić o tym otwarcie i jak się zachować w sytuacji moralnego wyzwania, w szkole, w domu, czy nawet na podwórku. Uczymy naprawdę prostych, podstawowych umiejętności, które z łatwością przyswoją nawet 8- i 9-latki. Wydaje mi się, że tworzymy nową generację tak zwanych codziennych bohaterów, a raczej młodych ludzi, którzy są początkującymi bohaterami. Nie są to jeszcze bohaterowie w pełnym znaczeniu tego słowa, ale przez cały czas uczą się oni, jak zrobić coś dobrego dla społeczeństwa. Dlaczego wyobrażenie bohatera tak mocno zmieniło się na przestrzeni kilkudziesięciu lat? 50 lat temu bohaterem mógł być na przykład Martin Luther King. Obecnie młodzi ludzie bohaterskie cechy widzą w popowych gwiazdach pokroju Justina Biebera. Co jest przyczyną takiego zjawiska? To przez media. Media zmieniły wszystko. W dawnych czasach bohaterami byli herosi wojenni, generałowie, którzy wygrali wojnę. Nigdy nie mógłbyś zostać bohaterem, gdyby twój kraj przegrał wojnę. W dawnych czasach było wielu ludzi, którzy przez całe życie szerzyli ideę dobra. Martin Luther King, Gandhi czy Nelson Mandela. To jest piękne, ale ja nie chcę spędzić swojego życia w taki sposób. Chcę nauczać, chcę być ojcem i mężem. Dlatego pokazujemy młodym ludziom, co mogą zrobić pożytecznego każdego dnia, także w małej skali, aby uczynić świat lepszym. Martin Luther King, Mandela czy matka Teresa z Kalkuty byli bohaterami przez niemal całe swoje życie. Oni wynieśli bohaterstwo na niebywale wysoki poziom. Ja chciałbym tę poprzeczkę nieco zaniżyć, tak, żeby była dostępna dla ogółu. Każdy, naprawdę każdy może zostać bohaterem poprzez dobre uczynki. TV Imperium, this is Phil Zimbardo from San Francisco, California, director of the Heroic Imagination Project. I send you love and greetings, and everybody should be an everyday hero. Be a hipster. Ta uczelnia może się pochwalić absolwentami, którzy nie tylko tworzą elitę intelektualną Śląska, ale również wspaniałymi Polakami. Na tej sali i jest co najmniej kilku takich. Jest absolwent tejże uczelni, pan premier profesor Jerzy Buzek. Jest również pan premier Steinhoff. Jest pan wojewoda, który również kończył tę uczelnię. Kiedy przygotowywaliśmy się kilka minut przed wejściem tu na salę, chętnych do tego, żeby pochwalić się tym, że kończyli tę uczelnię, było zdecydowanie więcej. Dlaczego o tym mówię? Bo wasza uczelnia zajmuje trzecie miejsce w Polsce pod względem kształcenia ludzi sukcesu. Dzisiaj co 12 prezes firmy w Polsce to absolwent
waszej Politechniki. Proszę Państwa, historia tej uczelni jest fascynująca. Ta historia sięga, o czym wspominał pan rektor, wschodnich kresów Rzeczpospolitej, a więc tworzenia rzeczywistych, wielkich podstaw działalności intelektualnej, także w dziedzinie techniki w naszym kraju. A samo powstanie to był jeden z najbardziej burzliwych okresów w dziejach naszej ojczyzny. Już niewielu ten okres pamięta, ale ci ludzie z daleka znaleźli się tutaj w zupełnie nieznanym im środowisku, w opustoszałej ziemi. A ci, którzy przychodzili na studia, ja to jeszcze pamiętam, mówili różnymi odmianami polskich gwar i dialektów. Zupełnie ci inaczej ci z okolic Opola, inaczej ci z Podbeskidzia, jeszcze inaczej z niedaleko Zagłębia, czy spod Jarosławia, Kielc lub Bydgoszczy, bo przyjeżdżali tu z całego kraju. A już najbardziej charakterystycznie i pięknie mówili ci, którzy dojeżdżali z niedalekiego Bytomia. Pięknym, śpiewnym akcentem, może nie urodzili się tam gdzieś daleko, w miejscu, które nie były już wtedy w Polsce, ale ten akcent cudowny zachowali. Gliwice, ale też cały region byłyby zupełnie inne, gdyby nie decyzje sprzed 70 lat i bardzo owocna, ciężka praca pokoleń profesorów, władz uczelni, pracowników technicznych i administracyjnych. Zostałem poproszony, żeby wypowiedzieć się w imieniu prezydentów również innych miast obecnych na tej sali, dlatego że oddziaływanie takiej uczelni jak Politechnika Śląska jest znacznie szersze niż ograniczone tylko do jednego miasta. Te nasze miasta na pewno by nie osiągnęły tego, co sobą w tej chwili reprezentują. Zasypywać czy nie zasypywać? Nie zasypywać. Dlaczego? Bo jest fajnym zabytkiem i będzie ładnie wyglądało. Prowadzimy akcję społeczną Nie zasypujcie Białej Bramy. Akcja społeczna polega na tym, że przygotowaliśmy petycję i czekamy na podpisy mieszkańców cały czas. W tej chwili mamy około 800 podpisów pod petycją, którą można oczywiście u nas w redakcji znaleźć, ale także na stronie internetowej www.petycje.pl. Gdyby przyszło zamknąć tutaj tą część ulicy? No to myślę, że objedziemy obok. Tak jak już mówiłam, ja jestem zmotoryzowana, mocno, dużo jeżdżę i dałabym radę tu objechać. Inni sobie też poradzą. Akcja społeczna to jest taki dialog z Urzędem Miejskim, z decydentami, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Dialog w celu uratowania tego zabytku, godnego wyeksponowania i pokazania, że Gliwice też z zabytkami stoją. Na głębokości mniej więcej poniżej głębokości korytowania, czyli Śląska sieć metodowska. Tak, Śląska sieć metodowska. Po dzisiejszym spotkaniu udało nam się określić jakby zakres badań archeologicznych, ratowniczych, które będą niezbędne, aby w pełni uchwycić zarys bramy z mostem oraz z fasadą. To jest jakaś tam część stara i nie mamy za dużo takich, więc warto. Po drugiej stronie rynku też mamy fragment bramy i jest ładnie wyeksponowany. Dlaczego nie tutaj? Ta brama została zachowana tylko do pewnej wysokości. Wiadomo, że w XIX wieku ta brama została rozebrana. Mamy dobrą dokumentację ikonograficzną, jak ta brama wyglądała, ale należy pamiętać, że w miejscu bramy powstała kamienica w XIX wieku. To jest bardzo ładnie zachowana, odrestaurowana kamienica. I żeby móc rekonstruować tą bramę, należałoby zburzyć tą kamienicę. Myślę, że w związku z tym rekonstrukcja nie jest możliwa. Czy podpisze się Pani pod petycją obywatelską?
Jasne, jak pani ma na miejscu, to nawet tu.